Czy do każdej dużych imprez typu Dakar, Mistrzostwa Świata szykujesz nowego kłada? Czy po małych sprawdzeniach, ewentualnym liftingu i ulepszeniach? Mam sporo sprzętu, w tym mam dwie Hondy 700, które się dobrze nadają na przykład do takich rajdów jak pustynne Abu Dhabi. Mam też kilka 450, które z kolei nadają się najlepiej do takich rajdów jak Sardynia. A kładów dakarowych, czyli tych konstrukcji Raptor, Rama, TDM silnik, mam w tej chwili 4. No, było na przykład tak, że kiedy wyjeżdżaliśmy do Egiptu, cały sprzęt, również kład, nie dojechał jeszcze z Brazylii. No i nie byłoby możliwości startu w Egipcie, bo 450 nie dałaby tam najprawdopodobniej rady. To są za długie dystanse, zbyt wysokie temperatury. Więc musiałem mieć, nawet gdybym chciał mieć tylko jednego kłada i go cały czas poprawiać, naprawiać i ulepszać, to i tak musiałbym mieć kłada drugiego, bo nie da się jednym kładem jeździć wszystkich zawodów. Nawet takich tym największym tych zawodów, które są właśnie do największego kłada, do których największy kład jest najlepszy. Tak więc mam dwie Hondy, kilka 450 i cztery te, nazwijmy to, dakarówki, których używałem również w Tunezji, w Brazylii, w Egipcie.